Środa, 3 maja, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Wiwat maj, 3 maj. Dziś obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. To święto będące symbolem walki o ojczyznę i dążenia do jej wolności. W całej Polsce odbywały się dziś uroczystości rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji obchodzono również w Piotrkowie Trybunalskim. Uroczystości 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w kościele ojców Bernardynów. Podczas Eucharystii, której przewodniczył biskup Marek Marczak, modlono się w intencji ojczyzny, pokoju oraz mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Po mszy oficjalne obchody przeniosły się na ulicę Słowackiego przed tablicę upamiętniającą 125. rocznicę uchwalenia majowej Konstytucji. Święto 3 maja przyciągnęło wielu piotrkowian, do których w swoim przemówieniu zwrócił się prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Hojniak. Podczas przemówienia prezydent przypomniał fragmenty preambuły Konstytucji, zaznaczał rolę piotrkowian w jej tworzeniu, a także podkreślał, jak ważne jest, by podążać za ich przykładem i bronić ideałów ojczyzny. Szanowni Państwo, historia uczy, że konflikty i wojny rodzą się z kłamstw, egoizmu, pogardy, chciwości oraz żądzy władzy. Niczego naprawić nie mogą, bo nie są twórcze. Są destrukcyjne. Łatwiej niszczyć niż budować, ale ład i sprawiedliwość nie zrodzą się z kłamstw. W świetle tych oczywistych prawd, w blasku tej majowej jutrzenki, widać, że 3 maja to nie tylko nasze święto państwowe i kościelne. To przede wszystkim święto narodowego oświecenia. Symbol zwycięstwa dobra nad złem. Po wystąpieniu prezydent wraz z wiceprezydentem Andrzejem Kacperkiem oraz radnym Rad Miasta Piotrem Masiarkiem w imieniu mieszkańców złożyli wiązankę przed historyczną tablicą. Kwiaty składali również posłowie, samorządowcy, przedstawiciele kultury, służby kombatanckie i mundurowe, stowarzyszenia, instytucje oraz przedstawiciele piotrkowskich uczelni i szkół. Piotrkowskie obchody 3 maja uświetniła m.in. Miejska Orkiestra Dęta oraz jednostka strzelecka 1031 dowodzona przez chorążego Łukasza Przybyła, m.in. apelem pamięci. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! To obowiązek, by w ten sposób świętować 3 maja. Nie wypada inaczej, mówili zgromadzeni podczas uroczystości piotrkowianie i jak dodawali, kultywowanie tradycji patriotycznych to podstawa. Obchody trzeciomajowe w Piotrkowie niektórzy spędzali w gronie całych rodzin. Łącznie z małym Bobasem. Co roku jesteśmy. Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne. To trzeba przekazywać młodszym pokoleniom, bo to jest takie wyjątkowe święto. Musimy pamiętać o tym, że to jest bardzo ważny dla nas dzień. Przychodzę tutaj co roku z dziećmi, żeby uczcić się jakoś szczególnie. To jest pokazanie swojego patriotyzmu, że jesteśmy Polakami i szanujemy tych, którzy zginęli za naszą wolność przed laty. A my tą wolność musimy utrzymać. Ważne, ponieważ mamy troje dzieci, warto je wychowywać w wartościach patriotycznych. Między innymi nasz synek tam stoi w Orlętach, więc dla niego to jest też ważne święto. Tradycja bardzo taka historyczna, bogata w takie uczucia ludzkie. Każdy, który kocha ojczyznę, powinien się tu znaleźć. Jestem co roku, także nie wyobrażam sobie dnia bez udziału mojego tutaj w takiej pięknej uroczystości. Uroczystości zakończono defiladą Miejskiej Orkiestry Dętej, klas mundurowych, harcerzy oraz pocztów sztandarowych. Uroczystym obchodom towarzyszyła wystawa plenerowa Duma Piotrkowa, którą można oglądać na parkanie klasztoru ojców Bernardynów. Dla pokoleń żyjących pod zaborami była legendą o wolnej Polsce. Dla wszystkich Polaków do dziś dnia jednym z najważniejszych symboli narodowych
jak doszło do powstania Konstytucji, kto był jej twórcą i co w Piotrkowie nam o niej przypomnieć może, o tym w materiale. Za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwalono Konstytucję 3 maja, której autorami byli m.in. Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty. Potwierdzała też przywileje mieszczańskie, znosiła liberum veto, Sejm skonfederowano oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Konstytucja, czyli zbiór praw, które miały zreformować chylącą się ku upadkowi Rzeczpospolitą, była próbą chwili. Była próbą chwili i wyzwaniem nie tylko dlatego, że wprowadzała pierwszą w Europie, długo na świecie, ustawę zasadniczą, taką typową konstytucję ustrojową, ile była wyzwaniem dla świadomości szlachty tego okresu, bo pamiętajmy, nie było to takie hura optymistyczne przedsięwzięcie. Zarówno zmiany, które próbował wprowadzić obóz królewski, miały swoich zwolenników, jak i przeciwników, co wyrażało się później wojną w obronie konstytucji. Najciekawszym z materiałów, które zachowały się z tamtego okresu i które można zobaczyć w piotrkowskim archiwum, jest księga wpisów na wierność konstytucji, a dokładniej systemu prawnego dotyczącego miast. Zachowały się kolejne formularze roty przysięgi, pod którym swoje pozycje składała elita miejska, włącznie z prezydentem ówczesnym miasta na czele. Stąd też to źródło dotyczy nie tylko samej konstytucji i tych przemian prawnych, które dotyczyły tego państwa, ale ukazuje elity mieszczańskie ówczesnego Piotrkowa. Jest to wielka gratka zobaczyć z perspektywy tak długiego okresu autografy tych osób, poczuć klimat epoki. Wśród podpisów w księdze jest podpis Karola Hildebranda, nadwornego lekarza króla Stanisława Augusta, czy Tomasza Maruszewskiego, piotrkowianina, który współpracował z Hugo Kołłątajem na rzecz przyznania praw miastom. A więcej na temat historii powstawania Konstytucji będzie można dowiedzieć się tuż po informacjach piotrkowskich. I tak wśród tych, co Konstytucję 3 maja tworzyli, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja czy Ignacego Potockiego, uczniowie szkoły podstawowej nr 16 występowali przed kolegami i koleżankami ze szkolnych ław. Młodzież szesnastki przedstawiła krótką lekcję historii i patriotyzmu, a przenieść się w minione wieki pomogły im stroje magnaterii wypożyczone z zamku w Piotrkowie Trybunalskim. To było wyzwanie, ale i wyróżnienie, mówili występujący uczniowie. To ciężkie jednak wczuć się w rolę takiego króla Prus, ale wydaje mi się, że dałem radę. To taka dla Was lekcja historii? Tak, wydaje mi się, że tak, bo jednak przypominamy sobie te wszystkie czasy i to wszystko i było to takie powtórzenie z historii. Zawsze nie tylko słowo mówione, ale słowo, które możemy pokazać. Zdecydowanie lepiej dzieci zapamiętują no i przeżywają, jakby nie było najważniejsze historyczne wydarzenia w dziejach Rzeczpospolitej. Była to dobra lekcja nie tylko dla tych, którzy występowali podczas Akademii, ale jak widać i dla tych, którzy byli po drugiej stronie. Akademie uatrakcyjniły dźwięki instrumentów oraz patriotyczne pieśni. Był śpiew, była muzyka, było odgrywanie historycznych ról, ale były również patriotyczne wiersze, choćby znane dzieło Cypriana Kamila Norwida. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak Chrystusa odwieczne wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi Panie. Dodatkową atrakcją podczas uroczystej Akademii była kopia obrazu Jana Matejki, Konstytucja 3 maja. W czasie państwowych świąt z dumą licznie powiewają nie tylko na budynkach państwowych, urzędach czy szkołach. Eksponujemy je również w naszych oknach czy przed domami. Flaga Polski, bo o niej mowa, to nasz symbol narodowy. Kolor biały i czerwony jako barwy narodowe zostały uznane w 1792 roku, a od 2004 roku w Polsce oficjalnie obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Wczoraj z okazji Święta Flagi w Rynku Trybunalskim zorganizowano patriotyczne wydarzenie.
W sercu miasta zebrali się ci, którzy chcieli zamanifestować swój szacunek i przywiązanie do symboli narodowych. A zrobili to w symboliczny sposób, trzymając kilkumetrową flagę. Wydarzenie zainicjowało Koło Samorządowo-Europejskie Platformy Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim. I przechodzimy do kolejnych wydarzeń, nie o konstytucji, a o historii powstania styczniowego. Ciekawostek można było się dowiedzieć podczas pikniku Via Libertatis, zorganizowanego przez Mediatekę 800-lecia. Jak doszło do powstania, jak wówczas wyglądała Polska, o tym można było się dowiedzieć podczas historycznej, żywej lekcji przed Mediateką. Członkowie grupy rekonstrukcyjno-filmowej Bemowo opowiadali, ale też prezentowali eksponaty, również broń z okresu powstania styczniowego. Powstanie styczniowe to jedno z najważniejszych narodowych zrywów, podkreślają historycy. Było to nieprzemyślane niestety powstanie, które zakończyło się wielkimi zmianami w polskim społeczeństwie, ale konsensus naukowców jest prosty. Mimo klęski militarnej nastąpiło pewne społeczne odbicie społeczeństwa, które zaczęło pracować w ramach duchu pozytywistycznym, a później na tych opowieściach o powstaniu wychowali się kolejni działacze niepodległościowi. Wychowali się tacy jak Józef Piłsudski, którego ojciec był powstańcem, który potem zresztą honorował powstańców styczniowych, który wielokrotnie powtarzał, że bez powstania styczniowego nie byłoby wolnej Polski. Podczas wydarzenia można było sprawdzić swoją wiedzę w quizie historycznym. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Przy okazji tej części historycznej jest również majówka z biblioteką, mamy stanowisko nasze edukacyjne, są roboty, jest stanowisko SRO Polska, jest druk 3D, długopisy 3D również i drugi namiot to jest stanowisko animacyjne, tutaj są i warkoczyki kolorowe, które dzieci uwielbiają. Piknik historyczny to jedno z wydarzeń projektu Via Libertatis. Będą jeszcze organizowane wykłady i wystawy dotyczące powstania styczniowego. Hura, hura, Broniewski, Stachura, marynara i fryzura, matura. Tak będzie śpiewać jutro kilkaset tysięcy polskich maturzystów. Wśród nich absolwenci piotrkowskich szkół średnich. Pierwszy egzamin to język polski, do którego na 4 godziny zasiądą już jutro o 9 rano. My zapytaliśmy tegorocznych maturzystów o ich nastawienie. Jak nastroje przed maturą? Fantastycznie. Nie stresuję się, jestem gotowa. Jest bardzo dużo stresu, tym bardziej, że czeka nas nowa formuła i nie do końca wiemy, czego mamy się spodziewać, ale myślę, że damy sobie radę. Już tylko spokój nas może uratować generalnie i chociaż cały czas są jakieś obawy i wątpliwości, to już jakoś tak czuję, że ta praca przez ostatnie 4 lata daje efekty. Przed całą maturą to trzeba się zrelaksować i już nie myśleć o tym, że się czegoś nie nauczyło, tylko wmawiać sobie, że będzie dobrze. Jak nastrój? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czuję się dosyć przygotowany. Te oceny, ta systematyczna nauka, czuję się przygotowany w miarę do matury. Wiadomo, stres będzie, ale on jest nieunikniony. Stresik jest, ale myślę, że nauczyciele nas bardzo dobrze przygotowali do niej. A przed czym są największe obawy? Największe obawy, przynajmniej dla mnie, są przed językiem polskim chyba. Pierwsza, najdłuższa, bo 4 godziny, pierwszy raz tak długo, więc tak, chyba najbardziej stresująca. Obawiam się polskiego, ale jest dobrze. Ta matura jest taka nieznana, bo tak naprawdę CKE wypuściło tylko kilka arkuszy i cały czas ta nowa formuła jest taka troszeczkę stresująca dla nas wszystkich. Co może przynieść szczęście na maturze? Nie wiem, wiedza tylko. Jakieś gadżety? Nie wiosłam w zeszłym roku. Paznokcie ładne. Nieścinanie włosów, dlatego od sobie już nie ścinałem, już trochę są przydługie. Ale także mówi się, że powinien być ten sam garnitur nieuprany ze studniówki. Tylko trzeba się długopisem wymienić, bo pożyczonym pisze się lepiej. Pożyczajcie więc długopisy, łamcie pióra, a my trzymamy kciuki. Ja dziękuję dziś za uwagę. Zapraszam jeszcze do pozostania z nami. Za chwilę nieco historii uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Ustawa z 3 maja 1791 roku uznawana jest przez wielu za pierwszą konstytucję w Europie i drugą na świecie. Ważniejsze od tego faktu jest jednak to, że uchwaliła ją jedna warstwa społeczna – szlachta. Wprawdzie wpływ na jej ostateczny kształt mieli też wykształceni ludzie reprezentujący mieszczan i chłopów, jednak jest to chyba jedyny w dziejach światowego parlamentaryzmu przypadek, gdy od dawna rządząca klasa społeczna potrafiła ograniczyć swoje prawa, znajdując jednocześnie rozwiązania prawnoustrojowe pozwalające na uchwalenie konstytucji. W jej preambule zapisano: mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Na kwestie te bardziej niż dziś zwracano uwagę przed ponad 100 laty, gdy po długich latach zaborów podjęto pierwsze próby obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W numerze świątecznym Dziennika Narodowego z 3 maja 1915 roku zapisano: taki posąg w sercach polskich winien być wzniesiony i dziełu Konstytucji Majowej, gdyż ona zaiste była objawieniem mądrości i żywotności narodu naszego. Wówczas znajdujące się pod zarządem Naczelnego Komitetu Narodowego drukarnie piotrkowskie wydały broszury poświęcone znaczeniu Konstytucji 3 maja, a także zaprojektowany przez Kazimierza Zaborowskiego, naczelnego grafika Legionów, okolicznościowe nalepki na szyby okienne. Najtrwalszym znakiem zrozumienia idei twórców ustawy majowej okazało się jednak umieszczenie rok później na północnej ścianie wieży kościoła bernardyńskiego pamiątkowej tablicy ku czci tych, którzy Konstytucję Polsce uchwalili. Dziś już nieliczni wiedzą o osobach związanych z naszym miastem, które poparły obóz reformatorski. Nie byłoby Konstytucji 3 maja, gdyby nie zapał i praca dwóch piotrkowian, Tomasza Maruszewskiego i Józefa Pawlikowskiego. Maruszewski współpracował z Hugonem Kołłątajem na rzecz przyznania praw miastom. W wyniku nacisku mieszczan Sejm przyjął uchwałę o miastach królewskich. Drugim orędownikiem Konstytucji 3 maja był absolwent Kolegium Pijarskiego Józef Pawlikowski. Domagał się on wejścia mieszczan do Sejmu, reformy sądownictwa, wojskowości, szkolnictwa i poprawy bytu oraz wolności osobistej chłopów, mieszczan i Żydów. Wiele postulatów stawianych przez Pawlikowskiego znalazło odbicie w pracach Sejmu czteroletniego. Warto wspomnieć również, że z obozem reform związał się Stanisław Małachowski, który jeszcze w 1774 roku pełnił funkcję marszałka Trybunału Koronnego, a w 1788 roku został wybrany marszałkiem Sejmu Wielkiego. Popierał on dążenia mieszczan do rozszerzenia ich praw politycznych. Mniej zażyłe relacje z Piotrkowem łączyły kolejnego orędownika zmian, właściciela dóbr ujezdzkich, Tomasza Ostrowskiego, który odegrał istotną rolę w zbliżeniu króla ze stronnictwem patriotycznym. Warto nadmienić również, że to właśnie przedstawiciele mieszczan piotrkowskich jako jedni z pierwszych zaprzysięgli wierność postanowieniom ustawy majowej z 1791 roku. Wydarzenia te rozegrały się już 24 czerwca 1791 roku w salach piotrkowskiego ratusza, a przewodniczył im ówczesny prezydent Piotrkowa Alexander Watson.
świąteczną środę 3 maja w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafijczuk. Nie udało się niestety pójść za ciosem naszym piłkarkom ręcznym. Po zwycięstwie nad KPR gminy Kobierzyce Piotrkowia pojechała do Jarosławia, aby wygrać z miejscowym Eurobudem JKS. I na kwadrans przed końcem wydawało się, że jest na bardzo dobrej drodze. Po słabej pierwszej połowie Piotrkowia odrobiła bowiem straty, wyszła nawet na dwubramkowe prowadzenie 26-24. W tym momencie coś się jednak zacięło, a jarosławianki złapały wiatr w żagle. Odrobiły straty i wygrały ostatecznie 36-32. Dzisiaj wygrała drużyna lepsza, natomiast faktycznie to był mecz z takimi zwrotami, że dobry film można byłoby nakręcić. Od tego, że początek meczu był bardzo wyrównany, pod koniec pierwszej połowy Jarosław odskoczył nam na 5 bramek, do przerwy było 4. Drugą połowę my zaczęłyśmy rewelacyjnie, doszłyśmy na remis, wyszłyśmy na 2 i od, nie wiem, 48 minuty, nie wiem co się stało, posypała nam się zupełnie obrona i Jarosław znowu wyrównał, odskoczył i wygrał. Piotrkowia ma 3 punkty przewagi, ale przed sobą 3 mecze, z czego 2 wydają się arcytrudne. 5 maja w najbliższy piątek nasz zespół zagra w hali Relax z wiceliderem tabeli MKS Fanflor Lublin, 14 maja w Lubinie z niepokonanym mistrzem Polski miejscowym Zagłębiem. Jedna wygrana nad Galiczanką Lwów w teoretycznie najłatwiejszym domowym meczu 10 maja o godzinie 18 może nie wystarczyć do zajęcia 4 miejsca. Teraz piłka ręczna mężczyzn. Na 2 kolejki przed zakończeniem rozgrywek w męskiej PGNiG Superlidze nadal aż 5 drużyn walczy o utrzymanie. Wśród nich jest zespół Piotrkowianina, który po 24 kolejkach zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 21 punktów. Takiej końcówki sezonu nie przypomina sobie jeden z najbardziej doświadczonych naszych zawodników, Adam Pacześny. Zgadza się, ja tu w Piotrkowie jestem 10 sezon, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby 5 zespołów walczyło o utrzymanie i to tak naprawdę do ostatniej kolejki, więc ja jeszcze dmucham na zimne. Piotrkowianin ostatnie 2 ligowe mecze rozegra w maju. 6 maja podejmie Azoty Puławy, spotkanie w hali Relax rozpocznie się o godzinie 18. 20 maja pojedzie natomiast do Ostrowa Wielkopolskiego na mecz z miejscową Ostrowią. Jedna wygrana daje bezpośrednie utrzymanie bez konieczności oglądania się na inne drużyny. I na koniec meldunek z piłkarskich boisk. Mimo dzielnej walki piłkarze Polonii Piotrków przegrali spotkanie 29. kolejki 4. Ligi Łódzkiej z GKS Bełchatów 1-2. Nasza drużyna miała swoje szanse nawet na zwycięstwo, ale zabrakło szczęścia i skuteczności. Bramkę dla Polonii strzelił Mateusz Jakubiak. 6 maja o godzinie 17 Polonia podejmie Jutrzenkę Drzewce. Do końca o utrzymanie w klasie okręgowej walczyć będzie natomiast UKS Konkordia 1909 Piotrków. Nasza drużyna w meczu 22. kolejki przegrała w Różycy z miejscowym LKS 1-3. Przed zespołem trenera Pawła Płomińskiego teraz bardzo ważne spotkanie na własnym stadionie. W sobotę 6 maja o godzinie 18 na obiekcie przy ulicy Żwirki Konkordia zmierzy się z Astorią Szczerców, która również plasuje się w dolnych rejonach tabeli. Liczymy na udany weekend naszych drużyn, a kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków w następnym tygodniu.